Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Bartek i dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w Richmond Park na fotograficznym patrolu. Dzisiaj zejdziemy od strony Roehampton Gate i skierujemy się w stronę Danieli. Zobaczymy, co nie słychać. Potem zerknę na stawy i aż do wieczora poszukamy czegoś większego, co można sfotografować przy zachodzącym słońcu. Także lecimy. Patrolu fotograficznego, część dalsza. Richmond Park. Warunki są troszeczkę takie ekstremalne. Mamy 3 stopnie, spada temperatura oraz mocno wieje. Za moimi plecami jest miejsce, gdzie można legalnie latać dronem, szczególnie w Londynie. Możecie zobaczyć przykład, jak wygląda panorama z tego właśnie miejsca. Ja tymczasem idę w kierunku wielkiego stada Danieli. Może zaobserwuję jakąś sytuację, a po drodze miniemy malutki stawek, gdzie w tym roku sfotografowałem pięknego byka podczas rykowiska i wydaje mi się, że to jest moje najlepsze zdjęcie z tamtego sezonu. Wspominając moje zdjęcie, ten byk wpakował się dokładnie w tamtym miejscu. Słonko dosyć świeci. To jest dobrze, ponieważ jest troszeczkę cieplej, ale jest troszeczkę za mocne, więc muszę obejść te potężne stado Danieli i fotografować mając słońce za swoimi plecami. Oto jak prezentuje się właśnie to stado. Ziemia jeszcze zmarznięta po porannym przymrozku, a ja idę poszukać troszeczkę większych byków. Powiem tylko tyle, żeby nie przedłużać. Jeśli lubicie siłowanie się byków, zapraszam pod koniec tego odcinka, a będzie na co patrzeć. Oto nasze piękne stawy. Na stawie dosyć pusto, mamy na wysepce parę gąsek,
kanadyjskich. Jest kilka mew. Jakiś kormoran pływa. Kurki wodne są. I para łabędzi, nic poza tym. Na tym mniejszym, zaraz zobaczymy na tym większym, co słychać. Jeleni też nie widać na horyzoncie. Trzeba będzie szukać w krzakach. Na pewno sobie myślicie, co ja tak sobie tutaj siedzę sam w dołku, w krzakach. Ano z tego powodu, że tutaj przybywa strasznie dużo pokon z klawy. Po angielsku stąd siadł taki malutki ptaszek, który lubi sobie czasami cupnąć na czubku tych właśnie krzaczków i świetnie pozuje. Zobaczcie oto zdjęcia, które udało mi się do tej pory wykonać. Ale jest jedyny problem taki, że nigdy nie udało mi się tego sfilmować, bo zawsze jest ten dylemat, czy fotografować, czy filmować. A więc zobaczcie zdjęcia, a może w przyszłości uda mi się też nagrać fajny film. Jest to też takim trochę wyzwaniem, ponieważ taki ptak jak przysiądzie na czubku, to są dosłownie sekundy i ważne tutaj jest bardzo maskowanie, żeby zamaskować oczy, ponieważ po oczach ptaki najszybciej rozpoznają jako ludzi i uciekają. Oczywiście zasiadka na dosyć dłuższy czas, tak mam na myśli pół godziny do godziny czasu w jednym miejscu, ponieważ ten ptak żerując przemieszcza się, skacząc na czubki właśnie tych uschniętych gałęzi i wtedy jest możliwość sfotografowania jego. Też najwidoczniej poluje. Poranki są dosyć zimne teraz w Anglii, tak więc wszystko jest wygłodniałe. A to słonko sprzyja, że myszki i te inne jaszczurki teraz wychodzą na słońce, żeby się ogrzać. Jak to mówią, kilka okruszków chleba, garść cierpliwości i taki ludzik do nas przyleci. No i można fajne zrobić zdjęcie. W ogóle Robin uchodzi za takiego ptaka świątecznego w Wielkiej Brytanii i zdjęcia ludzika są bardzo popularne i lubiane. Po mojej prawej stronie mamy grupkę saren i chyba w tamtą stronę pójdę, ale trzymając dystans będę starał się mieć jedno oko na małą drobnicę, a drugie oko będę patrzył na jakąś akcję, która się wydarzy w tym stadzie. Także lecimy tam. Takie dosyć spore stadko tutaj. Jest jeden duży byk. Jest dużo młodych. Oraz masę łani. No i troszeczkę inna scenografia do tej sesji. No zobaczymy, co się będzie działo. Dobre jest to, że nie ma tutaj dosyć dużo ludzi. I te jelenie są dosyć spokojne. Tak więc zaczynamy. Warunki pogodowe się zmieniły, naszły chmury, przestało wiać, a tutaj jeszcze widać ostatki rykowiska, byki wydają się dosyć zainteresowane tymi samicami oraz troszeczkę się siłują.
Z mojej strony to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka. Jeśli tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. Tak więc do następnego patrolu fotograficznego. See ya!